STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Korona Kielce Jagiellonia Białystok. Z nami jest trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Na pewno cieszy to zwycięstwo, jak również to, że nie straciliśmy bramki. Tych spotkań na tak zwane zero z tyłu nie mamy za dużo, więc cieszymy się dzisiaj, że tych groźnych sytuacji na pewno dużo nie było w wykonaniu Korony. Myślę, że generalnie mecz był taki, że za wiele sytuacji nie było z obu stron. Może mieliśmy troszeczkę więcej. Ważnym momentem była bramka, czyli ten stały fragment gry, który dobrze rozegraliśmy. Bramka do szatni na pewno ona pozwoliła grać trochę inaczej. I wydaje mi się, że troszkę lepiej mogliśmy kilka akcji rozwiązać w drugiej połowie, aczkolwiek stworzyliśmy sobie jeszcze sytuację. No cieszę jeszcze raz. Cieszą trzy punkty i teraz troszkę odpoczynku przed nami, później znów czas na ciężką pracę i przed nami mecze z całą czołówką. Musimy się do nich jak najlepiej przygotować. Zresztą jak i do pozostałych spotkań. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Wygląda, że te mecze z Koroną zawsze były bardzo ciężkie dla Was. Pan to mówił przed meczem. Z całym szacunkiem dla tego, co dzisiaj ta drużyna zagrała. Ale wydaje się, że dzisiaj to było takie łatwiejsze spotkanie rzeczywiście dla Was. Z boku zawsze jest taki odbiór, tak? Natomiast nam wyszliśmy praktycznie do szatni. Myślę, że już takie myśli pojawiały się, że na pewno w drugiej połowie wyjdą jeszcze mocniej, agresywniej. Ten wynik 0-0 na pewno po tych wynikach, jakie oni ostatnio mieli, na pewno by ich dobrze nastawił drugą połowę. Natomiast ta bramka na pewno zawsze do szatni troszkę próbuje nerwowości. Nie chcę powiedzieć, że to było łatwe spotkanie, bo takich w tej lidze nie ma i tak to czasami z boku po prostu wygląda, ale ja widzę, ile zawodnicy włożyli wysiłku i są na pewno mocno zmęczeni. Tak, jest z nami trener drużyny Korony Kielce, Gino Lettieri. Trener, parse par Worten von diesem heute. Ja, ist eigentlich schnell gesagt. Erste Halbzeit hatten wir kaum Torschancen, Jagiellonia auch nicht, aber für mich ist unverständlich, wie man bei einer Standardsituation den gefährlichsten Kopfballspieler von Jagiellonia einfach freilässt. Według mnie ani Korona, ani Jagiellonia w pierwszej połowie nie miały klarownych sytuacji bramkowych, natomiast nie jest dla mnie zrozumiałe, jak można zostawić najlepiej grającego w Jagiellonii gracza głową samego po to, żeby mógł strzelić bramkę. Und das zweite Tor, glaube ich, das hat auch jeder gesehen. Ich weiß nicht, warum der Sokol den Ball nicht einfach rausspielt und so lange wartet. Dann kassiert man das zweite Tor und dann war es natürlich bei dem Spiel gegessen. Jeśli chodzi o drugą sytuację i drugą bramkę, nie jestem w stanie powiedzieć, co Sokół miał w głowie, kiedy czekał i zwlekał z tym, żeby tą piłkę wybić, a potem przy stanie już 2-0 tak naprawdę widzieliśmy, jak sytuacja dalej się ułożyła. Das Schlimme an der ganzen Situation war einfach das erste Tor, zwei Minuten vor der Pause, was nicht passieren darf, weil unsere Taktik wäre eigentlich bis dahin gut aufgegangen, in der ersten Halbzeit dagegen zu halten. Nasza taktyka w pierwszej połowie była na tyle skonstruowana, że ta bramka na 1-0 nie powinna się przytrafić, ponieważ do czasu padnięcia tej bramki wyglądaliśmy według mnie jako taktycznie zespół ułożony naprawdę dobrze. Und dann in der zweiten Halbzeit mit Radim, Leo und Papa dann frische Kräfte zu bringen, aber wenn du natürlich zwei Minuten vor der Halbzeit wieder ein Tor kassierst, was eigentlich nicht passieren darf, dann hat das auch alles nichts gebracht. Byli przygotowani zawodnicy, tak jak widzieliśmy, Radin, Papadopoulos oraz Lioi, którzy mieli przynieść świeże siły w drugiej połowie po to, żeby pomóc nam w walce. Natomiast kiedy tracimy bramkę dwie minuty przed końcem pierwszej połowy, to cały ten plan po prostu rozpadł się. Und in der Extraklasse ist immer schwer, wenn man in Rückstand gerät. Und wir haben sowieso momentan Probleme, Tore zu schießen. Wenn man hinterherlaufen muss, dann ist es nicht einfach. Oczywiście w Ekstraklasie też nie jest łatwo strzelać, wygrywać bramy, wygrywać pojedynki, kiedy schodzi się do szatni z wynikiem 1-0 do tyłu, czyli kiedy się przegrywa. Natomiast tak jak tutaj w drugiej połowie, też kiedy musieliśmy dużo biegać do tyłu, nie mieliśmy sytuacji ofensywnych, ciężko wtedy wygrać mecz.
Aber eins hat sich bestätigt, was ich gesagt habe, weil viele haben gesagt, Corona wäre nicht fit. Man hat gesehen, die Mannschaft heute 115 Kilo oder knapp 115 Kilometer, daran liegt es nicht. Ja, es liegt da. Tutaj zarzucano nam, że biegamy za mało. Dzisiaj około 115 km drużyna przebiegła. Niestety nie wystarczyło to do tego, żeby zwyciężyć w tym meczu. Es liegt einfach bei unseren individuellen Fehler. Ja, wir kommen immer auf die Verliererstraße durch individuelle Fehler. Schodzimy według trenera na ścieżkę przegranych bardzo często po indywidualnych błędach i to one są w tym momencie największą bolączką naszego zespołu. Hipotetisch gesagt, ja, wenn wir zur Halbzeit 0-0 reingehen und wechseln dann unsere frische Leute ein, die dann nochmal Schwung bringen, dann kann das Spiel auch anders laufen. Hipotetycznie zakładając, jeżeli schodzilibyśmy na przerwę ze stanem 0-0 i wprowadzili tych świeżych trzech zawodników, których mieliśmy zaplanowanych, mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.